19 kwietnia w Jeleniej Górze odbyła się konferencja zorganizowana przez senatora Krzysztofa Mroza, skierowana do przedstawicieli wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych w regionie. Ochotnicze straże pożarne wspólnie z Państwową Strażą Pożarną tworzą system ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje łącznie 682 jednostki ochotniczych straży pożarnych, z czego 297 włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I w ostatnich latach następuje znaczna profesjonalizacja, poprawa zarówno wyposażenia, jak i wyszkolenia ochotniczych straży pożarnych. Konferencja dotyczyła sposobów pozyskiwania środków finansowych dla OSP. I chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, czy podpowiedzieć ochotniczym strażom pożarnym, skąd mogą czerpać środki z poszczególnych programów, czy to w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa, czy MSWiA, Lasów Państwowych. Jednym z prelegentów był Łukasz Kasztelowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który mówił o trzech programach. My od lat wspieramy ochotnicze straże pożarne w wielu programach. Początek to jest program Duży Strażak, czyli dofinansowanie do zakupu wozów strażackich, średnich, lekkich, ciężkich wozów strażackich. Ten program z roku na rok cały czas się rozwija. W tym roku rekordowa ilość wozów trafi na teren województwa dolnośląskiego. To będzie ponad 40 wozów, 46 wozów strażackich. I oczywiście oprócz tego programu wysokoinwestycyjnego mamy też program Mały Strażak. Ponad 10 milionów złotych zamierzamy przeznaczyć na wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych. Każde wsparcie finansowe dla nas jest bardzo ważne, zwłaszcza uposażenie osobiste strażaka. Korzystanie z tych środków bardzo pomagało nam to i pomaga przede wszystkim w doposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Sprzęt, który pracujemy na co dzień, możemy czuć się wtedy bezpieczni. Przykładowo powiem, na własnej jednostce 2 lata temu pozyskaliśmy nowy ciężki samochód dla naszej jednostki. W tej chwili będziemy pisać wniosek, gdzie dostaliśmy promesę na 950 tysięcy na zakup średniego samochodu też dla naszej jednostki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do 10 maja wydłużył także nabór wniosków do programu Remiza. Uruchomiliśmy również program wsparcia do termomodernizacji remiz strażackich. To jest już trzeci rok, kontynuujemy tenże program, natomiast w tym roku zwiększamy też limity dofinansowań, 60% kosztów kwalifikowanych i do 40 tysięcy złotych w formie dotacyjnej zamierzamy wspierać właśnie w zakresie termomodernizacji remiz strażackich, ale też inwestycji w odnawialne źródła energii, ewentualna budowa paneli fotowoltaicznych w tychże remizach strażackich. To wszystko to jest wyraz naszej absolutnej aprobaty dla działań strażaków ochotników. Możemy porozmawiać ze strażakami ochotniczych straży pożarnych. Możemy również przekazać na tych spotkaniach, tak jak wspomniałem, informacje o trwających naborach, bo przecież warto tutaj przypomnieć, że na tego typu spotkania, takie jak dzisiaj, zostały zaproszone podmioty jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, czy tak jak pan senator wspominał, pan dyrektor Lasów Państwowych. To jest jeden cały system naczyń powiązanych, także czy ochotnicy, czy Państwowa Straż Pożarna jest w dyspozycji dla nas. My oczywiście staramy się w miarę swoich możliwości finansowych odwzajemnić, doposażając jednostki w wyposażenie w ubiory czy sprzęt, również samochody gaśnicze. Są to programy, które umożliwiają nam zakupienie brakującego sprzętu, a przede wszystkim zachęcenie naszej młodzieży, młodych strażaków do wstąpienia w nasze szeregi, zachęcenia ich poprzez zakup przeróżnego umundurowania, na przykład torów przeszkód, no po prostu rzeczy, które są niezbędne do ich szkolenia dalszego. Wystarczy tylko pisać projekty i czekać po prostu na środki finansowe, realizować swoje, jakby powiedzmy, plany, które mamy, począwszy od samochodów, sprzętu, ubrań ochronnych. To jest wszystko po prostu na tą chwilę bardzo mocno realizowane. Jest to bardzo ważne. Tak jak wspominali parlamentarzyści, jednostki ochotniczych straży pożarnych często jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia, ponieważ są najbliżej, udzielają profesjonalnej pomocy i wspólnie z Państwową Strażą Pożarną
w oparciu o fenomen tej bezinteresownej działalności realizują wszelkie dziedziny ratownictwa. A co najważniejsze, są do dyspozycji 24 godziny na dobę.